Ja kocham zmieniać fryzury, no kocham, no po prostu co pół roku, co trzy miesiące, co rok to już jest maks, jak ja muszę zmienić włosy. Ja lubię się zmieniać, lubię iść na czasie, więc ja już przetestowałem wiele, wiele fryzur na mojej głowie i po prostu, no można by powiedzieć, że ja już miałem wszystko. Długie, krótkie, po prostu najkrótsze, wyciągane na okrągłą szczotkę, wyciągane na zwykłą szczotkę, mokre, suche, efekt tafli, no po prostu wszystko przeszedłem. I ten film to jest zlepek wszystkich fryzur, które uważam, że teraz trendują i warto je zrobić, bo po prostu są ładne, fajne, przyjemne w układaniu, nie zajmują dużo czasu, a ludzie po prostu fajnie i modnie w nich wyglądają na ulicy. No w domu też bym powiedział, że fajnie wyglądają. Oprócz tego, że przedstawię, jakie według mnie fryzury są modne w tym momencie, to jeszcze wam pokażę, jak je układać. Jako że przeszedłem wszystkie te fryzury możliwe na sobie, mam wprawę w układaniu ich, no bo tak jak mówię, przez kilka miesięcy ja je codziennie układam, układam, więc doszedłem do pewnego rodzaju wprawy i mogę wam powiedzieć i doradzić, jeżeli chodzi o produkty, jeżeli chodzi o styl modelowania i jak je utrzymać przez cały dzień w dobrej kondycji. No i przede wszystkim to, że przez cały dzień będą perfekcyjnie wyglądać, tak jakbyśmy przed sekundą je dopiero ułożyli. Moja pierwsza propozycja to fryzura z grzywką podniesioną do góry i krótkimi bokami. Tylko przy pierwszej propozycji pokażę wam moją pielęgnację, bo ona jest taka sama przy każdych włosach. Jedyne co się zmienia, to produkty. Oczyszczam skórę głowy dwukrotnie szamponem. Dlaczego używam dwukrotnie szamponu? A to z tego powodu, że używam bardzo, ale to bardzo dużo lakieru do utrwalenia, no i też proszku, który tak naprawdę jest bardzo wnikający w głąb włosa, więc niestety jednokrotne mycie nie oczyści wam wszystkich bakterii, które posiadacie na swojej skórze głowy. Odżywkę również posiadam z serii Extreme, którą dosłownie nakładam na 2-5 minut. No i co bardzo ważne, wczesuję odżywkę. To jest bardzo ważny punkt, którego nauczyłem się, kiedy miałem długie włosy. Wtedy mamy pewność, że odżywka działa na każdy milimetr naszego włosa. Po spłukaniu odżywki odsączamy włosy. Oczywiście nie pocieramy ich, żeby nie narazić ich na niepotrzebne zniszczenia. Bardzo ważnym krokiem jest to, że nie wysuszamy ich do końca, nie czekamy, aż one będą w połowie suche, bo mokre włosy oczywiście jest łatwiej nam wystylizować. Układam swoje włosy, a następnie biorę się za suszenie. Jestem praworęczny, więc prawą ręką sięgam po suszarkę i wysuszam nią boki oraz tył, których nie moduluję na szczotkę. Natomiast górę zostawiam w pełni mokrą. W lewą rękę sięgam po okrągłą szczotkę, moja jest z firmy Olive Garden. Łapiemy za włosy od samego czubka głowy, zawijamy je na szczotkę, a następnie dokładamy suszarkę. Później z prawej strony to samo, łapiemy za włosy, zakręcamy i podsuszamy i tak robimy aż do samego czoła. Włosy mają być złapane na całej koronie z tego względu, że chcę uzyskać efekt falowanych włosów. Kiedy dotrzemy już do czoła, zawijamy też grzywkę. Ja wolę, żeby moja grzywka bardziej opadała na czoło, dlatego tak ją stylizuję. Kiedy skończyliśmy już suszyć, rozrzucamy palcami nasze włosy, żeby nie były sztucznie wystylizowane. Używamy stylizatorów, sypuję puder na całą koronę głowy, również z tyłu. Pamiętajcie, że z tyłu też macie włosy i one też muszą wyglądać, a nie być ulizane, jakby je pies polizał. Te stylizatory nam pomogą nawet utrzymać fryzurę niekiedy, kiedy pada deszcz i jest tragiczna pogoda. A o tyle fajne jest w tym lakierze, że on jest naprawdę jak taka mgiełka. Z łatwością go domyjecie. Gotowe. To jest moja cała fryzura, którą robię. Tak naprawdę zajmuje mi to na co dzień około 5 minut. Kolejna moja propozycja to wet middle part, który teraz widzę na wszystkich możliwych czerwonych dywanach. Przechodząc do stylizacji, tutaj bardzo dużą rolę odgrywa Control Freak. Jest to żel, który nam nadaje tekstury naszym włosom. Nam to delikatnie utrwala już te włosy. Więc nakładamy go na ręce, rozsmarujemy to na całość i nakładamy na wszystkie włosy. Nie zapominajcie o włosach z tyłu, bo jeżeli nie nałożycie tego z tyłu i w tamtym miejscu wam włosy wyschną, to po prostu nie będzie to dobrze wyglądać, bo wszędzie one będą miały look mokrych, a z tyłu będą taki placek suchy. Kiedy nałożyłem już cały żel, przechodzę do utrwalenia tego jeszcze bardziej. Używam lakieru i nie żałuję sobie go. Naprawdę nie żałuję. Ta fryzura ma się trzymać cały dzień, ona ma być trwała. No ale też bez przesady, nie róbcie sobie skarupy, nie? Zobaczcie, one mają się ruszać normalnie. No i psikam. No i tyle! I dlaczego powiedziałem, że ta fryzura jest na lato bardzo dobra? Bo wychodzicie, a na dworze jest 20 stopni i wam z głową nic się nie stanie. Nawet jeśli wam te włosy wyschną, wy będziecie mieli efekt mokrych włosów. Ile mi to zajęło? Nie wiem, 3 minuty? Bardzo modne ułożenie to messy hair, czyli taki kontrolowany nieład na głowie. Stylizację włosów zaczynam od rozczesania ich w dół. Następnie lekko
lekko roztrzepuję. Wszystkie włosy suszę w dół, aż do wyschnięcia, kierując się od tyłu, do boków, aż do samej góry. Stylizatory to na maksa ważna część w utrzymaniu fryzury przez cały dzień. Ja używam proszku do włosów, tego w czarnym opakowaniu, który przesypałem sobie do wygodnego aplikatora. Następnie palcami roztrzepuję poszczególne włosy, co by nadać im efekt takiego nieładu, o jaki nam chodzi. I tak powtarzam czynność, aż do momentu, kiedy włosy będą dla mnie super ułożone. Jeśli jest wszystko w porządku, to na koniec utrwalam lakierem całą fryzurę, by zachować jej kształt przez cały dzień. Tak prezentuje się efekt końcowy mojej fryzury z grzywką na prosto. Koniecznie musisz napisać, jak ci się podoba. Zaczes do tyłu to jedna z najpopularniejszych eleganckich fryzur, która uważam, że nigdy nie wyjdzie z mody. Teraz przechodzimy do stylizacji tych włosów, czyli no w zasadzie już do tego głównego elementu. Przydadzą nam się dwie rzeczy. Pierwsza to jest żel. On się nazywa Control Freak i on nadaje właśnie takiej... A nie wiem czego. Żel na mokre włosy. Nadaje wam fajnej struktury włosów i tak w zasadzie no może je utrwala. Nakładamy go na całe włosy. Tylko warunek jest taki, że wasze włosy muszą być mokre, żeby to układanie w ogóle zadziałało. I teraz ten żel rozczesujemy. Przy okazji nadając naszym włosom kierunek, w jaki chcemy je ułożyć. Ja zawsze jeszcze czekam jakąś minutę, dwie, zanim ten produkt w ogóle zacznie działać na te włosy. Dobra, ostatni raz przeczesujemy. Trochę jeszcze palcami. I teraz używam lakieru, żeby teraz was nie przeraziła ta ilość. Najlepiej pryskać tym lakierem tak z odległości takiej? A to z tego względu, że im bliżej jesteśmy, tym bardziej... O, widzicie? Nam daje taką powłokę świecącą. No, o to nam chodzi, żeby to był efekt mokrych włosów. I słuchajcie, całość mamy gotową. Teraz, nawet jeśli nam te włosy wyschną, one dalej będą się błyszczeć. W ciągu dalszym będą przypominały włosy, tak jakby były mokre. I jeszcze 360 stopni całej fryzury. Nice. Moja ostatnia propozycja, czyli klasyczny middle part, inaczej mówiąc fryzura z przedziałkiem na środku. Okej, do tej fryzury jak do każdej innej muszą być mokre włosy. Zaczynam od wysuszenia tyłu i boków tak, żeby były na no 80% może i suche. Bo mam boki i tył na tyle krótkie, że nie muszę ich modelować, poza tym nie złapałbym ich na szczotkę. Wyznaczam sobie przedziałek na środku głowy. Tutaj zaczyna się zabawa z modelowaniem na szczotkę moich włosów. I teraz bardzo ważny jest ten ruch, żeby dobrze go zrobić, bo inaczej może nam to nie wyjść. Kładamy szczotkę we włosy, cofamy ją, zabierając te włosy i dajemy do przodu, wyciągając ku górze. Widzicie? Zobaczcie, to jest taki ruch. Jeszcze raz. Kładamy, ciągniemy włosy do tyłu, żeby włożyć w tą szczotkę. Później idziemy nimi do przodu i ku górze. I tak robię właśnie od samego tyłu głowy do samego przodu. Skupiamy się najbardziej na przodzie, żeby ten przód był jak najbardziej podkręcony przez tą szczotkę. Tylko żeby ten efekt nam się utrzymał, należy to utrwalić. Ja używam pudru. Ten puder po prostu to jest bardzo dobry. Te pudry to utrzymają wam włosy no cały dzień. No i na koniec jeszcze lakier. Ten lakier jest taką mgiełką, który nam po prostu nie poskleja włosów. I słuchajcie, no to jest efekt końcowy. No zobaczcie, no ja po prostu kocham te włosy. No co ja mam więcej powiedzieć, no. To były moje propozycje fryzur na 2024 rok. Uważam, że te fryzury w tym momencie są bardzo modne, są na czasie i bardzo dobrze ludzie się w nich czują. I właśnie dużo tych fryzur widzę na ulicach, więc myślę, że ten poradnik wam się przyda. Bye!